korespondent wojenny BBC. 13 maja 1944 rok. Trwa zacięta walka Polaków o wzgórze klasztorne na Monte Cassino. Wojsko polskie rusza z impetem, wygrywając pojedyncze strony. Niemcy bronią się twardo i z determinacją. Polacy walczą jak nigdy. Wzgórze zdobyte. Patrol Bułków i ułanów podolskich wkracza w ruiny klasztoru. Wziął do niewoli kilkunastu żołnierzy niemieckich. A na murach polscy żołnierze zasłonęli biało-czerwoną flagę. Plutonowy Emil Czech odegrał hejnę mariacki. Po półrocznych krwawych walkach Monte Cassino zostało zdobyte. Droga na Rzym otwarta.